Setki ludzi na świecie widują UFO. Większość relacji można racjonalnie wyjaśnić. Jednak nagrania wideo oraz relacje świadków z trzech różnych miejsc w Teksasie, Massachusetts i Indianie doprowadziły specjalistów do zaskakujących wniosków. Co ci ludzie widzieli? Pod lupą naukowców. Epidemia UFO. Stephenville w Teksasie, 8 stycznia 2008 roku. Przedsiębiorca i pilot Steve Allen zauważył na niebie coś dziwnego. Spojrzałem na wschód i zobaczyłem jakieś światła. Steve ujrzał niebieskie, czerwone i białe światła lecące w formacji z dużą prędkością. Nagle zatrzymały się nad budynkiem sądu okręgu Erath. Najbardziej niezwykłe było to, że poruszały się tak samo. W tym samym czasie, 32 km dalej na zachód, w miasteczku Dublin w Teksasie, konstable Leroy Gayton także zauważył niezwykłe światła. Musiały być do czegoś przyczepione, bo poruszały się jak ławica ryb, z tą samą prędkością, w tym samym kierunku. Gdy Steve Allen dostrzegł światła, tworzyły łuk. Potem ustawiły się pionowo. 2 sekundy później podzieliły się na dwie grupy po 8. Nagle obie grupy świateł zniknęły. Istniał jeszcze trzeci wiarygodny świadek, policjant z okręgu Erath, z 20-letnim doświadczeniem. Nie zgodził się na ujawnienie swojej tożsamości. Jechałem drogą 377 przez Stephenville. Nagle zauważyłem jakiś ruch na niebie nad budynkiem sądu. Mężczyzna ujrzał duży obiekt z niebieskimi światłami, który wisiał nad sądem. Jego zdaniem UFO miało 200 metrów długości i ponad 100 szerokości. Za pomocą radaru próbował określić jego prędkość. Namierzyłem obiekt. By radar namierzył cel, wiązka musi się odbić od jakiejś powierzchni. By określił prędkość, obiekt musi się poruszać. Wiązka odbiła się od obiektu, radar błyskawicznie go namierzył. Według policjanta obiekt poruszał się ze stałą prędkością 43 km na godzinę. Potem zaczął manewrować. Obrócił się o 45 stopni. Obiekt odleciał na małej wysokości. Policjant stracił go z oczu. Odlatując, przyspieszył do 52 km na godzinę i wyleciał poza zasięg mojego radaru. W tym czasie we wschodniej części Stephenville Steve Allen widział wracające światła w towarzystwie dwóch F-16. Zdecydowanie je ścigały. Leciały tym samym kursem. Próbowały je dopaść, ale bezskutecznie. Następnego ranka Allen zadzwonił do miejscowej dziennikarki Angeli Joyner. Steve Allen wspomniał o dwóch F-16 ścigających obiekt, więc zaczęłam dzwonić po okolicznych bazach lotniczych. Chciałam się czegoś dowiedzieć. Angela skontaktowała się z bazą sił powietrznych marynarki w Fort Worth, dawniej bazą sił powietrznych Carswell.
Rozmawiała z oficerem prasowym. Powiedział, że w okolicy nie było żadnych F-16. Oficer podał inne wyjaśnienie. Jego zdaniem światła były po prostu promieniami słonecznymi odbitymi od skrzydeł dwóch przelatujących wysoko samolotów pasażerskich. To nie mogło być odbicie słońca od skrzydeł. Samoloty pasażerskie nie latają z dwoma F-16 na ogonie na wysokości 300 metrów. Wieści szybko się rozeszły. Kiedy sprawą zainteresowały się media ogólnokrajowe, siły powietrzne podały inne wyjaśnienie. Jakieś dwa tygodnie później stwierdzili, że się pomylili. Że 8 stycznia od 18 do 20 mieli w tym rejonie 10 F-16. Dlaczego wojsko zmieniło zdanie? Sprawa była coraz bardziej podejrzana. Ludzie byli wściekli. Uważali, że władze próbują wszystko zatuszować. Czy świadkowie z okręgu Iraf rzeczywiście widzieli tylko F-16 i refleksy słońca na skrzydłach samolotów pasażerskich? A może było to coś innego? Departament Obrony nie zgodził się na przeprowadzenie wywiadów z pilotami z bazy Fort Worth. Nie istniały też żadne zdjęcia potwierdzające zeznania świadków. Miesiąc później sytuacja się zmieniła. Konstable Gayton zdobył dowody. W lutym wraz z żoną sfotografowali dziwne światło nad Stephenville. Było w 9:30, może 10:00. Wracaliśmy do domu i na niebie ujrzeliśmy światło. Wychyliłam się i zaczęłam robić zdjęcia. Takie same światła miesiąc wcześniej widzieli inni świadkowie nad okręgiem Iraf. Byłam zaskoczona kolorami. Czerwień, zieleń, błękit i biel. Zdjęcia były niesamowite. Kilka godzin później konstable Gayton pojechał na patrol i ponownie ujrzał światło. Natychmiast włączył zamontowaną w radiowozie kamerę. Nie wiem, co to było, nie mam pojęcia. Po wydarzeniach w Teksasie, ekspert w dziedzinie technik radarowych zbadał dane miejscowego ośrodka kontroli lotów. Odkrył coś niezwykłego. 8 stycznia 2008 roku wielu mieszkańców środkowego Teksasu, w tym policjantów, widziało dziwne światła na niebie. Miejscowe władze wojskowe twierdziły, że były to myśliwce podczas rutynowego lotu szkoleniowego. Świadkowie nie uwierzyli. Ludzie uważali, że wojsko próbuje coś ukryć. Przy braku zdjęć potwierdzających wydarzenia z 8 stycznia ekspert w dziedzinie technik radarowych Glenn Schultz zwrócił się do FAA, Federalnego Urzędu Lotnictwa, z prośbą o namiary z tej nocy. Chciał ustalić, czy rzeczywiście działo się wtedy coś niezwykłego. Schultz wyznaczył w przestrzeni powietrznej nad Stephenville prostopadłościan o boku 160 km od poziomu ziemi do wysokości 12 000 metrów. Przeanalizowałem wszelkie kontakty radarowe wewnątrz tego prostopadłościanu. Kontakt następuje, kiedy radar systemu kontroli przestrzeni powietrznej wykryje coś na niebie. Schultz zbadał trasę lotu 10 F-16, które zdaniem wojska były w okolicy w czasie pojawiania się UFO. Poza nimi odkrył coś jeszcze. 3 niezidentyfikowane obiekty przelatujące w formacji nad Stephenville.
Ich trajektoria cechowała się dużą zmiennością. Gwałtownie przyspieszały, a po chwili nagle stawały i nie ruszały się przez 10 czy 30 sekund. Potem znowu ruszały, chwilami osiągając prędkość kilkuset kilometrów na godzinę. Analiza Schulza pozwoliła poznać prędkość, położenie i sposób poruszania się trzech nieznanych obiektów. Potwierdza ona zeznania Steve'a Allena. Dane z radaru pokazują, że dwa obiekty odleciały znad budynku sądu. Kilka minut później w pościg za trzecim ruszyły dwa F-16. Moim zdaniem, biorąc pod uwagę ich zachowanie w powietrzu, miejsce, w którym się znajdowały oraz czas, wszystko wskazuje na to, że to właśnie te obiekty widzieli świadkowie nad Steven Peer. Analiza Schulza potwierdza, że F-16 odbywały lot szkoleniowy. Okazuje się jednak, że kiedy myśliwce zawróciły ku bazie w Carswell Field, nagle porzuciły szyk. Sześć nadal leciało wyznaczonym kursem ku bazie, ale cztery zrobiły nagły zwrot na wschód, schodząc z kursu jakieś 45 kilometrów. Z tego powodu cztery F-16 mogły się znaleźć dokładnie w miejscu, gdzie widział je Steve Allen. Rzekomo w czasie pościgu za niezidentyfikowanym obiektem. Pytanie brzmi, dlaczego cztery myśliwce się odłączyły? Możliwe, że piloci chcieli poszaleć, ale raczej w to nie wierzę. Moim zdaniem otrzymali rozkaz, by sprawdzić przestrzeń powietrzną 45 km na wschód od Steven Peer. Wojsko nie odniosło się do wniosków Schulza. Dwa miesiące później, prawie 3000 kilometrów dalej, doszło do identycznych wydarzeń. Southwick, Massachusetts, 18 kwietnia 2008 roku. Muzyk Dan Virno był w domu, kiedy jego dziewczyna zobaczyła coś przez okno w kuchni. Jakieś 10 czy 15 minut później zaczęła wołać, żebym wyszedł, że muszę to zobaczyć. Tuż nad horyzontem Dan zobaczył mieniącą się wieloma kolorami kulę. Po chwili ujrzał ich więcej. Chwycił kamerę i zaczął nagrywać. Światło właśnie znikało. Kryło się za horyzontem. Widziała je także sąsiadka Dana, Katie Hubbard. Im dłużej patrzyliśmy, tym bardziej się baliśmy. To istniało naprawdę. Nie poruszało się łagodnie w linii prostej, ale szalało po niebie i to bardzo szybko. Czasem obiekty zbliżały się do siebie, by po chwili znów się rozproszyć. Widział je także czwarty świadek, Courtney Lynn Wilson Merrill. Trzy oddzielne światła, jedno tam, drugie za mną, a trzecie w tamtym kierunku. Nie wydawały żadnego dźwięku, nie widziałam żadnych wojskowych samolotów. Courtney jest zawodowym fotografem. Zaczęła filmować najjaśniejszy obiekt. Leciały w formacji klucza? Tak. Manewrowały? Tak. Nastawiła aparat na długi czas naświetlania, by uwiecznić ruchy obiektu. Chciałam uchwycić jego manewry. Tu widać trasę, jaką obiekt przebył w 15 sekund. Najpierw poruszał się zgodnie z ruchem gwiazd,
Potem przesunął się w dół i znów poruszał się z gwiazdami. Powstało coś na kształt schodka. Pomyślałam, że to jakiś pojazd, może obcych, może wojskowy. Na pewno nie było to zjawisko naturalne. Podobnie jak w przypadku incydentu w Teksasie, wielu informacji mogły dostarczyć badaczom dane miejscowej kontroli lotów. Niestety stało się inaczej. FAA oświadczyła, że nie dysponuje materiałami związanymi z takim wydarzeniem. Podobieństwo zdarzeń w Teksasie i Massachusetts zaintrygowało emerytowanego pilota wojskowego i badacza wypadków lotniczych Davida Kennedy'ego. Czy obiekty widziane w dwóch różnych, oddalonych od siebie miastach mogły być tym samym? Światło jest identyczne jak w Stephenville w Teksasie. Pulsuje w taki sam sposób. Kennedy zaczął od poszukiwań racjonalnego wytłumaczenia obu zjawisk. To nie są reflektory ani światła pozycyjne jakiegoś samolotu. Nie przypomina też ani racy sygnalizacyjnej, ani flary oświetlającej, w której płonie magnes. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Pokazałem te zdjęcia moim znajomym i oni także nie mieli pojęcia, co to może być. Kennedy doszedł do wniosku, że światła nad Teksasem i Massachusetts mogą być tym samym obiektem. Potem nadeszły wieści o trzecim niezwykłym zdarzeniu. Dwa dni wcześniej, 16 kwietnia 2008 roku, 1300 km na południe od Southwick, mieszkańcy Kokomo w Indianie zobaczyli dziwne światła na niebie. Potem całym miastem wstrząsnął głośny huk. Tej nocy sierżant Richard Ferguson, szeryf okręgu Howard, pełnił służbę nieopodal Kokomo. 16 kwietnia zaczął się jak każdy zwykły dzień, ale potem zmienił się w istny koszmar. Podleciało do okna. Patrzcie, leci nad tamtym domem, w naszą stronę. To była straszna noc. Policja, słucham. Słyszałam wybuch. Już wysłaliśmy ludzi. Dziękuję. Telefon alarmowy okręgu Howard nie przestawał dzwonić. Kiedy wracałem do miasta, dostawaliśmy coraz więcej doniesień o jasnym świetle na niebie i czterech innych świetlnych obiektach wokół niego. Mieszkańcy Kokomo sfilmowali tajemnicze światła. Widzisz? Co to jest? Hank Bolger jest emerytowanym policjantem i weteranem sił powietrznych. Kiedy usłyszał huk, wybiegł przed dom. Zobaczył, jak z jednego obiektu powstaje pięć świateł, ustawiając się w jednej linii. Ustawiły się w rzędzie. Poza nimi nie widziałem niczego. Nie odleciały, po prostu zniknęły w mgnieniu oka. Słysząc wezwania dyspozytora, sierżant Ferguson uznał, że świadkowie widzieli zderzenie w powietrzu. Natychmiast skontaktował się z bazą lotnictwa Gwardii Narodowej w Fort Wayne i zapytał, czy mieli w powietrzu jakieś maszyny. Powiedzieli mi, że wieża jest zamknięta i wszystkie samoloty są na ziemi. Kilka minut po huku Dustin Cronkait ujrzał coś, co przeczyło tym słowom. Zobaczyłem 14 lub 16 krążących samolotów, chyba odrzutowców. Na niebie były też dziwne światła. Dustin widział dziwne, błyskające światło.
Sfotografował je. W obiektywie kamery układały się we wzór tęczy. Były wszędzie czerwone, niebieskie, zielone i fioletowe. Wszystkie kolory, których z reguły nie widuje się na niebie. Na jednym ze zdjęć Dustin uchwycił światła, które jego zdaniem układały się w kształt dysku. Jakby w powietrzu nosił się jakiś okrągły obiekt. Kilka sekund później obiekt zniknął. Światła też. Pozostały jednak intrygujące zdjęcia, nagrania wideo oraz relacje świadków, którzy słyszeli głośny huk. Policja, słucham. Słyszeliśmy głośną eksplozję. Już to sprawdzamy. Co mogło spowodować huk na tyle głośny, by zatrząść domami na obszarze kilku kilometrów kwadratowych? Sierżant Ferguson nie znalazł śladów katastrofy, żadnego krateru ani szczątków. Może huk spowodował samolot przekraczający barierę dźwięku? Albo coś naturalnego, na przykład meteor. Jesteśmy nad przedmieściami Kokomo. Piękny dzień na latanie. Glenn Means jest emerytowanym pilotem sił specjalnych. Szukał dowodów, że nad Kokomo eksplodował meteor. Gdyby to był meteor, wybuch byłby słyszalny na terenie dwóch okręgów. Nawet gdyby eksplodował w powietrzu, powinniśmy znaleźć jakieś ślady, na przykład dziury w ziemi lub w dachach domów. Glenn i jego pilot przeszukiwali okoliczne pola. Na razie nic, żadnych szczątków ani dziur. Potem coś znaleźli. Dziura na trzeciej. Chyba coś mamy. Widzę. Jakieś 2 na 3 metry, przynajmniej 3 metry głębokości. Trudno stwierdzić, bo w dziurze stoi woda. Dobra robota. Glenn chce obejrzeć krater z bliska. Jeśli powstał w wyniku uderzenia meteorytu, będzie to wielki przełom. Okazało się, że dół wykopał miejscowy rolnik, by dostać się do pękniętej rury. Niestety to nie był meteoryt, ani nic, co spadło z nieba. Teoria o wybuchu meteoru upadła. Nawet jeśli nad Kokomo wybuchł meteor, to nie dysponujemy żadnymi dowodami na poparcie tej tezy. Wnioski Glenna mają jednak spore znaczenie. Brak jakichkolwiek śladów wskazuje bowiem, że to nie meteor wywołał wielki huk. Następnego dnia 122 Eskadra Lotnictwa Gwardii Narodowej wydała oświadczenie. Wojskowi wyjaśnili, że jeden F-16 przypadkowo pokonał barierę dźwięku w czasie lotu nad Kokomo. Sierżant Ferguson nabrał podejrzeń. W czasie rozmowy zaraz po wydarzeniu powiedziano mu, że wszystkie samoloty są na ziemi. Na przeszkodzie dalszemu dochodzeniu w tej sprawie stanęła odmowa współpracy ze strony Pentagonu. Nie kupuję tej bajeczki o pojedynczym samolocie, to nie ma sensu. Może chcą coś ukryć. Nie słyszałem silnika odrzutowca, tylko pojedynczy głośny huk. Takich flar jeszcze nie widziałem. Kilka dni po oświadczeniu Gwardii Narodowej pojawiło się nagranie, które może potwierdzać wersję wojska. Filmowiec amator J.T. Paterbo widział kilkanaście dziwnych świateł na niebie na północ od Kokomo.
Nie wiedziałem, co to jest, byłem zaskoczony, ale i zaciekawiony. Kiedy obejrzał zdjęcia na komputerze, zauważył coś dziwnego. Zobaczyłem jakieś błyski. W powiększeniu widać było, że jeden obiekt wyrzuca z siebie inne, mniejsze. Emerytowany pilot marynarki David Kennedy analizuje zdjęcia zrobione przez JT. To klasyczny obraz F-16 wyrzucającego cele pozorne. Są dużo jaśniejsze od niego i wylatują z tyłu. To na pewno samolot w czasie ćwiczeń. Następnie Kennedy porównał zdjęcia z nagraniami innych świadków. To interesujący materiał wykonany amatorską kamerą skierowaną na zachód od Kokomo. Moim zdaniem widać na nim F-16, który wyrzuca cele pozorne w czasie lotu szkoleniowego. Kennedy orzekł, że światła na obu nagraniach pochodzą od F-16. Nie wyjaśnia to jednak innych zdjęć oraz relacji świadków o obiekcie w kształcie dysku. Czy F-16 mógł wywołać grom dźwiękowy? Możliwe, choć regulamin zabrania pilotom przekraczania bariery dźwięku nad obszarami zamieszkanymi. To bardzo wyraźne pogwałcenie regulaminu. Nie wolno tego robić. Samolot lecący z prędkością naddźwiękową, czyli ponad 340 metrów na sekundę, tak bardzo spręża powietrze przed sobą, że tworzy się fala uderzeniowa. Poza głośnym hukiem może ona wywołać silne wstrząsy na ziemi. Huk był głośny, wszystko się zatrzęsło, a potem zapadła cisza. Żadnego dźwięku samolotu. Nie mam pojęcia, co to mogło być. Przestraszyłam się. Dom się zatrząsł, rozdzwoniły się szyby w oknach. Glenn Means jest emerytowanym pilotem sił specjalnych. Jesteśmy w strefie zero w Kokomo. Z rozmów ze świadkami, dzięki triangulacji wiemy, że to tutaj znajdowało się źródło tajemniczego huku. Glenn uważa, że huk powstał 8 km na południowy zachód od Kokomo. To kilkanaście kilometrów od strefy wojskowej, jedynego obszaru, nad którym F-16 mogą odbywać loty szkoleniowe. Zawsze z prędkością mniejszą od prędkości dźwięku. Glenn i inni przeszukali okolice. Porozmawiali też z 33 ludźmi mieszkającymi w promieniu około kilometra od epicentrum. Mamy zdjęcia. Wielki huk, jakby rozbił się samolot. Relacje świadków wskazywały, że huk był znacznie głośniejszy niż zwykły grom dźwiękowy F-16. Przekraczając barierę dźwięku, F-16 tworzy grom dźwiękowy o natężeniu 140 dB. Mniej więcej taki sam jak strzał z broni palnej. Świadkowie mówili jednak o huku tak głośnym, że zatrząsł fundamentami ich domów. Jeden z nich twierdził, że widział F-16 w czasie incydentu. Dziewięcioro innych mówiło jedynie o dziwnych światłach na niebie. Namiary radarowe lotnictwa cywilnego potwierdzają obecność kilku F-16 w rejonie Kokomo w chwili zdarzenia. Potwierdzają więc wersję wojska. Dane radarowe ukazują też jednak niezidentyfikowany obiekt, co potwierdzałoby zeznania świadków. Dustin Cronkite twierdzi, że widział, jak kilka F-16 krążyło wokół dziwnego obiektu, który po chwili odleciał z wielką prędkością. Pojawia się więc pytanie, czy grom dźwiękowy wywołał samolot, czy raczej ten tajemniczy obiekt.
Dr Scott Miller wykłada na Wydziale Aeronautyki Uniwersytetu w Wichita i pracuje w Państwowym Instytucie Lotnictwa. Przygotował eksperyment, który sprawdzi, czy pojazd w kształcie dysku mógł wytworzyć grom dźwiękowy głośniejszy niż F-16. Do tunelu aerodynamicznego trafiają dwa modele w tej samej skali. Model F-16 ze 122 eskadry oraz model dysku sfotografowanego przez Dustina Cronkite'a nad Kokomo. Dzięki metodzie wizualizacji o nazwie Schlieren badacze zobaczą przepływ powietrza wokół obiektu i poznają wielkość fali uderzeniowej wytwarzanej przez oba modele przy dwukrotnej prędkości dźwięku. Im większa fala uderzeniowa, tym głośniejszy huk przy przekraczaniu bariery dźwięku. Na tych zdjęciach widać fale uderzeniowe wytwarzane przez F-16. Dr Miller i jego zespół analizują wyniki. To rezultaty testu z modelem F-16. Druga fala uderzeniowa powstaje na krawędzi statecznika pionowego. W końcu fale się połączą i dotrą do ziemi. Gdybyśmy stali bezpośrednio pod samolotem, mimo że mamy do czynienia z dwiema falami, usłyszelibyśmy jeden huk, ponieważ oba gromy dźwiękowe zlałyby się w jeden. Teraz test dysku. Doktor Miller analizuje zdjęcia. To materiał z eksperymentu z dyskiem przy prędkości 2,2 Macha. Największa fala uderzeniowa rozchodzi się od nosa pojazdu, mniejsza od niewielkiej, wypukłej struktury na jego grzbiecie. Po analizie obu testów dr Miller formułuje wnioski. W oparciu o badania metodą Schlieren mogę stwierdzić, że ten pojazd spowodowałby większy huk. Fala uderzeniowa generowana przez dysk jest dużo grubsza i silniejsza. To z pewnością byłby bardzo głośny grom dźwiękowy. Przy prędkości naddźwiękowej dysk wytwarza większą falę uderzeniową niż F-16. Rezultaty wskazują, że jeśli dysk i F-16 znalazłyby się w tej samej przestrzeni powietrznej, dysk wygenerowałby głośniejszy grom dźwiękowy niż myśliwiec. Nie udało się znaleźć żadnych nagrań huków Kokomo, lecz z badań w tunelu wynika, że mógł on powstać w wyniku przekroczenia bariery dźwięku przez obiekt o kształcie dysku. Nie wykluczają one samolotu, ale wielu świadków pamięta obiekt zupełnie inny niż F-16. To, co ukazują ich zdjęcia i nagrania wideo, w żadnym razie nie przypomina myśliwca. Za chwilę profesjonalna analiza materiałów dostarczonych przez świadków. Na początku 2008 roku mieszkańcy Teksasu, Massachusetts i Indiany widzieli na niebie dziwne obiekty. Kilku zdołało je sfotografować. Na wszystkich zdjęciach były rozmyte świetlne punkty.
Przypomniałam sobie, że mam aparat i zaczęłam pstrykać. Czy taki obraz mogło dać coś zwyczajnego, na przykład wojskowy myśliwiec lub samolot pasażerski? Poszukiwaniem odpowiedzi na to pytanie zajął się Craig Schmidtman, zawodowy fotograf. Znalazł taki sam sprzęt jak ten używany przez świadków dziwnych zjawisk, po czym zaczął fotografować samoloty startujące i lądujące na lotnisku w Los Angeles. Każdym aparatem wykonał kilka różnych zdjęć, by sprawdzić, czy uda mu się uzyskać takie same obrazy jak te na fotografiach i nagraniach świadków. To zwyczajny aparat cyfrowy, całkiem niezłej jakości, z rozdzielczością 8 milionów pikseli. Taki sam jak aparaty używane w Teksasie i Massachusetts. Najważniejszy w eksperymencie Craiga jest czas otwarcia migawki. Im dłużej pozostaje otwarta, tym więcej światła dociera do matrycy. Umożliwia to wykonanie zdjęcia w kiepskim oświetleniu. Z drugiej strony, dłużej otwarta migawka sprawia, że poruszające się obiekty przyjmują formę smug. By uzyskać zdjęcia przypominające te z Teksasu, ustawiłem migawkę na czas od pół sekundy do 4 sekund. Chcę zobaczyć, w jakim ustawieniu uzyskam obraz najbardziej zbliżony do zdjęć wykonanych przez świadków tych dziwnych zjawisk. Craig zaczyna analizę od zdjęć Wendy Gayton z Teksasu. To ciekawe zdjęcie. Mamy do czynienia z efektem tęczy, więc albo źródło światła zmieniało kolor, albo to efekt zakłóceń spowodowanych przez nieznane źródło. Craig porównuje zdjęcie Wendy do swojego, zrobionego takim samym aparatem. Nie widać efektu tęczy. Obraz jest zupełnie inny. Tutaj mamy samolot, ale nie wiem, co jest tutaj. Mimo wielu prób, Craig nie zdołał uzyskać efektu tęczy widocznego na zdjęciu Wendy oraz w fotografiach Dustina z Indiany. Podobne, ale znowu bez efektu tęczy. Mamy smugę prawie tej samej długości, ale pod innymi względami moje zdjęcie jest zupełnie inne od zdjęcia Dustina. Następnie Craig zbadał zdjęcia Courtney z Massachusetts. Tu widać barwę pomarańczową, fiolet, a tu zielonkawą poświatę. Wydaje się, że aparat nie został poruszony w trakcie naświetlania, zwłaszcza biorąc pod uwagę długi czas otwarcia migawki. Aparat Courtney stał na statywie. Drzewa na zdjęciu stanowią punkt odniesienia, więc dla Craiga było oczywiste, że obiekt się poruszał. To wyklucza teorię o gwieździe lub lampie ulicznej. Gdyby to była raca wystrzelona z ziemi lub flara z samolotu, mielibyśmy długą, prostą smugę. Jest jednak inaczej. Craig porównuje fotografię Courtney do swojego zdjęcia z lotniska. Nie widać żadnego pulsowania ani migotania światła. Nic nie wskazuje na to, że patrzymy na śmigłowiec bądź samolot. Craigowi nie udało się odtworzyć zdjęć wykonanych przez świadków dziwnych zjawisk. Efekt tęczy i zakrzywione smugi bardzo go zaintrygowały, zwłaszcza na nagraniu konstabla Lee Roya Gaytona z Teksasu. Używał zwykłej cyfrowej kamery zamontowanej na desce rozdzielczej radiowozu i służącej do nagrywania wybryków piratów drogowych. Samochód był zaparkowany, konstabl ustawił maksymalny zoom, w tym przypadku 120-krotny.
Tutaj widać zakłócenia charakterystyczne dla filmowania oddalonych obiektów za pomocą cyfrowego zoomu. Pojawiają się barwy, których w rzeczywistości nie ma. Tego rodzaju kamera nie mogła uzyskać ostrego obrazu oddalonego obiektu. Stąd na zdjęciach widzimy jedynie pulsującą kulę. Teraz Craig ogląda własne nagranie. To materiał z naszego eksperymentu. I znowu zwykła cyfrowa kamera miała kłopot z wyostrzeniem obrazu jasnego obiektu na ciemnym tle. Jak widzicie, zarejestrowało jedynie rozmyte światło. Moim zdaniem z dużą dozą prawdopodobieństwa można stwierdzić, że to, co sfilmował policjant, nie było samolotem ani śmigłowcem. Na materiale nie widać niczego, co przypominałoby światła samolotu. Moim zdaniem to nie był żaden ze znanych nam wszystkim pojazdów latających. Przed eksperymentem, gdybyście spytali mnie, co widzę na zdjęciach świadków, pewnie odparłbym, że gwiazdy. Teraz uważam inaczej. Ci ludzie naprawdę widzieli coś dziwnego. W 2008 roku wielu ludzi w trzech różnych stanach było świadkami niezwykłych zjawisk. Biznesmeni, gospodynie domowe, fotografowie, emerytowani wojskowi, nawet policjanci widzieli coś, co trudno wytłumaczyć. Niezwykłe podobieństwo ich relacji, zdjęć i nagrań wideo wskazuje, że być może widzieli te same, niezidentyfikowane obiekty. Zdaniem ekspertów, obiekty na kilku zdjęciach to z pewnością konwencjonalne pojazdy latające. Dane radarowe i fotografie oraz testy w tunelu aerodynamicznym wskazują jednak, że reszta może być czymś zupełnie innym. Świadkom pozostają jedynie pytania. To nie była gwiazda ani nic naturalnego. Zachowywało się zbyt mechanicznie. Czy chcą się nam pokazać? Czy w ten sposób obcy pokazują nam, że już tu są? Moim zdaniem to coś z innej planety. Chciałbym tylko wiedzieć co. Mam nadzieję, że rząd to wyjaśni. Obywatele zasługują na to, żeby wiedzieć, co lata nad ich głowami. Człowiek zaczyna myśleć, że może rzeczywiście nie jesteśmy tu sami. A skoro tak, to czy obcy nas obserwują? To naprawdę przerażające. Zawsze wierzyłem, że nie jesteśmy we wszechświecie sami. Trzeba być idiotą, by sądzić, że nie ma tam nikogo innego. Poszukiwania wciąż trwają. Opracowanie wersji polskiej, Studio Kompany. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Jan Czernielewski.